Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam widzów telewizji TVAM i słuchaczy Radia Maria. Drodzy Państwo, przed nami rozmowy niedokończone. Dziś temat, który proponujemy, to demokracja. Naszym gościem jest pan profesor Jacek Bartyzelek. Witam serdecznie, panie profesorze. Pan profesor jest profesorem zwyczajnym nauk społecznych. Jest też historykiem myśli politycznej, kierownikiem Katedry Hermeneutyki Polityki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Panie profesorze, pan bardzo wiele książek napisał, między innymi jest chociażby jedna, druga pozycja na temat demokracji. Dziś o niej mamy mówić. Jacek Bartyzel, Demokracja i śmiertelny Bóg Demos. 5 wykładów o demokracji i jej krytykach. Pytanie, czy my dziś też będziemy krytykowali demokrację, to też pewnie zależy wiele od naszych słuchaczy i widzów. Demokracja, władza, rządy ludu. Panie profesorze, jak mamy to rozumieć? Czy rzeczywiście demokracja to takie dobrodziejstwo dla nas, bo tak jak nawet rozmawialiśmy, no, odtrąbiliśmy sami w Polsce 25 lat demokracji od 1989 roku, dziś to już znacznie więcej. Pytanie, czy to jest taki projekt, który powinniśmy dalej my realizować, czy powinien być realizowany w świecie jako dobry wybór, jeżeli chodzi o porządek społeczny? No, zanim przejdziemy do ocen, to najpierw jednak należałoby spróbować ustalić, o czym mówimy. Słowo, które no, na pozór wydaje się powszechnie zrozumiałe, jest w gruncie rzeczy wieloznaczne. Wiele też w historii było różnych modeli czy odmian demokracji, a ta wieloznaczność pochodzi od wieloznaczności samego rdzennego dla demokracji słowa, czyli demos, tak? Demos, czyli lud. To słowo pojawiło się, jak wiadomo, w Grecji starożytnej epoki klasycznej, kiedy Ateny przechodziły od ustroju właśnie arystokratycznego do demokratycznego. Ale warto zwrócić uwagę, że Grecy mieli dwa słowa, które oznaczały lud. Pierwsze, znacznie starsze, bo widzimy je na przykład jeszcze u Homera, to było słowo laos, co oznaczało prostych wojowników w przeciwieństwie do królów, arystokratów, tych walczących na rydwanach. No i takim zresztą jakby pierwszym rzecznikiem tego laosu, można by powiedzieć pierwszym demokratycznym rebeliantem, był pokraczny Tersytes, który podburzał przeciwko tych prostych wojowników. Samo imię jest znaczące, bo Tarsos znaczy tyle co szyderca. Odpowiednikiem na przykład tak samo tego słowa, czyli laos, jest łacińskie słowo plebs. Plebs, czyli znów zwykli, prości ludzie w przeciwstawieniu do no, tej elity patrycjuszowskiej. Zresztą taki sens tego słowa w gruncie rzeczy także przeszedł do języka kościelnego, tak? Kiedy w świętej liturgii mszalnej odpowiadamy kapłanowi et plebs tua letabitur in te, tak? No to właśnie kim jest ten plebs? To zwykli wierni, świeccy, laicy, tak? Ta słuchająca część Kościoła w przeciwieństwie do nauczającej jego części, czyli klericji, kapłanów duchownych. Ten sens słowa lud, chociaż no, właściwie nie wszedł nigdy do żadnego określenia typu ustroju, to jest podstawą do pewnego rodzaju roszczeń wysuwanych zawsze przez ową szerszą, liczniejszą
uboższą, znajdującą się w gorszym położeniu część społeczeństwa wobec tej części mniejszej, zamożniejszej, bardziej wpływowej. Czyli jest takim źródłem takiego odruchu egalitarnego, równościowego, tak? Buntowniczego, rewolucyjnego często. Natomiast sens polityczny, tak, nabrało właśnie owo pojęcie demos, które oznaczało mieszkańców demów. Dem to była taka jakby jednostka administracyjna, prawda, w państwie ateńskim. To coś, moglibyśmy powiedzieć, gmina, tak, dzisiaj. Czyli po prostu obejmowała ona wszystkich ludzi zamieszkałych w tym demie, którzy byli ludźmi wolnymi, no i oczywiście mężczyznami, i którzy w związku z tym bez względu na swoją pozycję społeczną mają prawo głosu, prawo do udziału w eklezja, czyli w zgromadzeniu ludowym. Ten podział na demy jest często traktowany jako wprowadzony jeszcze przez Kleistenesa, gdzieś mniej więcej między 508 a 8 rokiem przed Chrystusem. Jest takim pierwszym krokiem do demokracji, ponieważ oznaczał złamanie podziału właśnie o charakterze stanowym, warstwowym, prawda? Bez względu na to, czy się jest arystokratą, czy prostym człowiekiem, jak się mieszka w danym demie, to jest się mieszkańcem tego demu, tak? Czyli ta najstarsza postać demokracji, ona jest oparta o ideę demosu jako właściwie ogółu ludności. Ludności, podkreślam, wolnej, posiadającej prawa obywatelskie. Czyli to jest ściśle związane również z taką silną, mimo wszystko, więzią opartą o terytorium, opartą wspólne terytorium zamieszkiwania, czyli te demy, o etnos, prawda, czyli wspólne pochodzenie. W starożytnej Grecji, w każdej polis, bez względu na to, czy demokratycznej, czy nie, było nie do pomyślenia, żeby prawa polityczne posiadali no nie tylko barbarzyńcy, czyli w ogóle nie Grecy, nie Helleni, ale nawet mieszkańcy innej polis, którzy mieli prawo osiedlania się, uprawiania jakiegoś, powiedzmy, zawodu, natomiast nie mieli praw politycznych. Ich nazywano metoikami, no, można to spolszczyć na metek. To na przykład Arystoteles, który pochodził ze Stagiry, prawda, był właśnie takim metoikiem w Atenach. Wolno by było tam nauczać, ale nie miał tam praw politycznych. Czyli nawet szeregu właśnie innych praw cywilnych, tak? Kiedy Arystoteles chciał założyć swoją szkołę, no to upatrzył sobie Gai Lykaiosa, tak zwany później, no, już spolszczając liceum, czyli Lykaionem, to Arystoteles nie mógł zakupić tej ziemi. No, któryś z uczniów Ateńczyków musiał to uczynić. To możemy tak łatwo skontrastować z tym, jak my się swobodnie wyzbywamy naszej własności, czy to ziemskiej, czy innej, na rzecz metoików, tak? Czy cudzoziemców. Czyli co więcej, to jest pewna wspólnota, ten demos ateński opiera się właśnie nie tylko na terytorium wspólnym pochodzeniu, czyli na tym etnosie, ale także jest w wysokim stopniu homogeniczny, to znaczy jednorodny. Jednorodny, jeśli chodzi o właściwie przekonania, o koncepcję wspólnego dobra. To jest lud, który wierzy w tych samych bogów, który ma tych samych bogów opiekuńczych swojej polis. Który nawet właściwie niespecjalnie różni się, no są oczywiście pewne różnice majątkowe, ale też nie są one
jakieś drastycznie wielkie, czyli to jest pewna zwarta, jednorodna społeczność. Dlatego ze względu na ten przede wszystkim etniczny charakter moglibyśmy powiedzieć, że ta pierwsza, najstarsza, a potem już przez setki lat nie było żadnej innej, aż do czasów nowożytnych, ta pierwsza postać demokracji, jaką znamy z historii, może być, no jeżeli etnos uznamy za odpowiednik łacińskiego natio, tak, czyli naród, to ta pierwsza postać to była jakby demokracja narodowa, tak moglibyśmy to określić. Bo pytania zawsze pewnie rodzą się, na ile to, co sobie proponujemy, czy to ten ustrój, który albo przyjmujemy, albo ktoś nam narzuca, ma jakieś walory dla nas. Tutaj pan profesor mówi o tej bezpośredniości, o tym prawie głosu, o tym wzięciu pod uwagę wszystkich. Tak? No pytanie, na ile stanowimy to jedno i na ile nie zakłócimy też swojego życia społecznego. I teraz właśnie walory takiego czy innego systemu. Dziś proponujemy sobie demokrację, patrząc też na przestrzeni wieków i dziejów chociażby naszego narodu czy Europy, tego, co działo się na innych kontynentach. No i tego, co może powodować jakąś, nie wiem, obstrukcję, trudność czy pozbawianie nas praw, o które nieraz głośno wołamy czy zabiegamy. No, opinie na temat demokracji, zarówno afirmatywne, jak i krytyczne, właściwie no, już rodzą się wraz z nią samą. Tak? Że właściwie można powiedzieć, wzorce postaw pro i antydemokratycznych i główne argumenty możemy znaleźć już u autorów starożytnych. Entuzjastami demokracji byli przede wszystkim w Atenach tak zwani sofiści. Prawda? Przynajmniej pierwsze pokolenie sofistów na czele z Protagorasem, który, no o ile wierzyć Platonowi, który zapisał jego poglądy, zresztą polemiczne, argument główny za demokracją brał się z przekonania, że wszyscy ludzie bez względu na ich jakby status, prawda, społeczny czy inne walory, zostali wyposażeni. To jest taka przypowieść o Prometeuszu i Epimeteuszu. To w formie baśni jest tak wyrażone, że Epimeteusz, czyli ten głupi brat Prometeusza, podjął się rozdzielania różnym stworzeniom potrzebnych ich narzędzi, więc tam powiedzmy niedźwiedziom dał pazury, prawda, wilkom kły i tak dalej. Natomiast to zapomniał o człowieku. W związku z tym Zeus, żeby zaradzić temu brakowi, no bo człowiek stał się bezbronny, tak, bez kłów, bez pazurów, bez węchu takiego, jaki mają na przykład psy, no nie byłby w stanie zniknąć, no to przeżyć, to każdego człowieka wyposażył, czyli właściwie jakby można powiedzieć mniej więcej porówno, w dwie rzeczy, we wstyd i poczucie prawa. Czyli rzeczy umożliwiające mu właśnie tworzenie, nie przystosowanie jak w wypadku zwierząt, ale tworzenie jakby własnej niszy ekologicznej opartej, czyli która wtedy już okazji możemy ją nazwać niszą kulturową, czyli społeczną. I że w związku z tym, ponieważ wszyscy zostali w owe dwie rzeczy wyposażeni, no to będą w stanie tworzyć no, życie godne ludzi. Na to jednak właśnie argumentem antydemokratycznym, wysuwanym przez Sokratesa, potem przez Platona,
jest stwierdzenie, że jest to przekonanie no, nazbyt optymistyczne, że nie uwzględnia ono ani faktu, że wcale nie jesteśmy jednakowo wyposażeni w te cechy. Jedni no, są ludzie bezwstydni, tak, i nie mający poczucia prawa, a co więcej, że demokracja jest akurat takim systemem, który nie posiada hamulców jakichś czy przeciwwag, które będą właśnie poskramiały te ludzkie pragnienia czy dążenia, które bynajmniej nie są ani wstydliwe, ani prawe. Że w demokracji właśnie dochodzi do głosu właściwie człowiek, u którego naturalna hierarchia władz jego duszy ulega odwróceniu. Ponieważ u człowieka prawdziwie dojrzałego, u człowieka prawego, pośród tych władz duszy powinien rządzić rozum. Rozum, który no, poszukuje prawdy. Powinien, ponieważ no, rozum może rozpoznać prawdę, ale sam nie jest w stanie działać, musi on działać przy pomocy drugiej władzy, czyli woli. A przy jej pomocy winien także poskramiać tę najniższą część duszy, czyli część duszy pożądliwą, tak? Pożądliwą i popędową. Tymczasem demokracja jest takim systemem, który sprzyja odwróceniu tej hierarchii, czyli właśnie nasze pożądania, nasze popędy zaczynają kierować nami nie tylko w życiu indywidualnym, ale właśnie w życiu zbiorowym, w życiu politycznym. I to powoduje, że człowiek demokratyczny, jak pisze Platon, bo używał właśnie takiego określenia, człowiek demokratyczny po pierwsze odrzuca dzielenie pragnień, jakie ma człowiek na dobre i złe. Uważa, że każde pragnienie jest dobre, skoro jest, a więc możemy mu dać pełną swobodę. A po drugie, nie ma w nim, w człowieku demokratycznego, nie ma żadnego konsekwentnego wyboru no, kierunku swojego życia. Tak? Jak mówi, człowiek demokratyczny to taki, który na przykład raz się upija i czyli słucha muzyki fletu. Który zmienny tak, jest. A tak? Potem słyszy, że to niezdrowo, więc popada w drugą skrajność, pije tylko wodę i się odchudza. Tak? No, raz człowiek demokratyczny zapala się, bo ktoś powiedział, że ciekawy filozof czy inny mędrzec będzie słuchał wykładu filozofii. No, ale potem te wykłady go nudzą, więc porzuca, mówi, to może w takim razie zaciągnę się do wojska, tak? No ale wojsko, no to też ciężka służba, no to może pójdę śladami tych, co robią interesy, prawda? Czyli zajmę się biznesem, byśmy dzisiaj powiedzieli. Więc nie ma u niego żadnego, no człowiek powinien się na coś zdecydować, prawda? Człowiek powinien realizować rzeczywiście jakieś swoje talenty, jakąś zapodmiotowaną w nim naturę w określonym kierunku. A człowiek demokratyczny uważa, że może być kimkolwiek i wszystkim naraz. Tak? I to, no i to jest źródłem takiej właśnie dezorganizacji i anarchii społecznej. No i czy to sobie mamy właśnie zaproponować, czy chlubić się możemy z tego, że jesteśmy no, podobno w demokratycznym kraju, bo pan profesor pokazuje, że brakuje tej konsekwencji, pojawiają się różnego rodzaju konflikty, chociaż hołubimy sobie tym, że mamy zbiorowy wybór, także każdy zbrany pod uwagę, że jest wolny wybór, no i teraz czy tak rzeczywiście jest, bo patrzymy, że też demokracja bezpośrednia, czy demokracja przedstawicielska, kto kogo reprezentuje, kto na co ma też wpływ.
w tym życiu społecznym? Bo tak cały czas się będziemy odnosili do tego, czy może zapanować w demokracji jakiś porządek, że rzeczywiście każdy będzie zauważony, albo w jaki sposób każdy ma być zauważany, żeby były jego prawa respektowane, bo zawsze o te prawa i wolności się bijemy. Kwestia, czy demokracja bezpośrednia, czy przedstawicielska, jest w gruncie rzeczy kwestią techniczną i drugorzędną. Natomiast o wiele istotniejsze i o wiele bardziej właściwie takim tym, co czyni demokrację już nawet nie w ogóle, ale zwłaszcza demokrację nowożytną i współczesną, czymś jeszcze bardziej problematycznym niż tamtą odległą, prawda, antyczną, o której dotąd mówiliśmy, czyni to, co czyni właśnie ją jeszcze bardziej problematyczną, jest to, że demokracja nowożytna i współczesna, oprócz tego, że jest jednym przecież no, z możliwych rozwiązań ustrojowych, weszła w pole oddziaływania i została poddana temu polu oddziaływania nowożytnych ideologii. A jakie to są, no czym w ogóle są ideologie, tak? No ideologie są taką, powiedziałbym, filozofią dla ubogich, tak? Czyli takim pewnym, a nawet właściwie bardzo często czymś więcej, są religią dla ubogich. Czyli dostarczeniem tak zwanego światopoglądu, no słowo też typowo... Ale ideologia to też nowe... coś, co narzucamy. Tak, tak, no coś, co jest, coś, co ma zastąpić rozpoznanie rzeczywistości, które daje filozofia, oraz no, rzeczywistości nadprzyrodzonej, które daje religia, zastąpić to jakimś właśnie przedstawiającym się jako spójny, całościowy, totalny światopogląd. I tutaj demokracja nowożytna weszła w pole oddziaływania dwóch ideologii, które wcale na początku nie były zresztą ze sobą jakoś złączone, tak? Były właściwie oddzielnymi nurtami czy postawami, no ale jednakowo, rzekłbym, szkodliwymi. Obie bowiem opierały się o założenie, tylko wyciągały z tego różne wnioski, obie opierały się o odrzucenie no, dominującego wcześniej klasycznego poglądu i przyjmowanego także przez myśl chrześcijańską, poglądu o społecznej naturze człowieka, tak? Czyli o tym, że człowiek rodzi się w już istniejącym społeczeństwie i właściwie wszystko, przynajmniej na początku, zanim cokolwiek zdoła od siebie dodać, jeśli zdoła, temu społeczeństwu zawdzięcza. W jego różnych wymiarach tego bytu społecznego, od rodziny począwszy właśnie na wspólnocie politycznej, czyli państwie skończywszy. To przekonanie o społecznej naturze człowieka zostało odrzucone przez nowożytne kierunki myśli, które właśnie zrodziły także te ideologie, na rzecz przekonania, że człowiek z natury nie jest społeczny, że człowiek z natury jest istotą właściwie żyjącą i skłaniającą się ku temu, żeby być w izolacji, nastawioną wrogo i konkurencyjnie w stosunku do innych osób. Że człowiek to no, ma naturę jakby wilczą, prawda, w tym społeczeństwie, przynajmniej w jednej z wersji tego tak zwanego kontraktualizmu. I dopiero, żeby przejść do stanu społecznego, ludzie muszą dokonać jakiejś umowy, umówić się, że oto właśnie z tego właśnie agregatu luźnego jednostek, prawda, dopiero staną się społeczeństwem.
Tylko że teraz na podstawie tego założenia, w zależności od tego, jak ocenia się ów rzekomy stan naturalny, czyli stan przedspołeczny, można wyciągnąć jakby różne wnioski, prawda? Jeden typ rozumowania polega na takim potraktowaniu, który właśnie jest w polu ideologii jakby czystego demokratyzmu nowożytnego, no, którego symbolem jest przede wszystkim postać Jeana Jacquesa Rousseau. Mianowicie w tym ujęciu tworzy się pewną koncepcję, na mocy której lud pojmowany jako pewna niezróżnicowana całość, nie przypadkiem tutaj rodzajnikiem, tak, jest rodzajnik nieokreślony w oryginale, czyli du peuple, ta jednorodna całość, chociaż punktem wyjścia jest właśnie niby też indywidualizm, tak, czyli ta jednostka żyjąca w stanie natury, ale Rousseau stawia takie pytanie, jak znaleźć taką formę zrzeszenia, w której ludzie oddając się pod zwierzchnictwo woli powszechnej, zarazem każdy z nich zachowa swoją indywidualną wolność. Otóż tu właśnie pojawia się takie dziwne pojęcie woli powszechnej, tajemnicze. Tak? Co to jest ta wola powszechna? To za tym stoi. Ta wola, no właśnie, ta wola powszechna jest, jakby wyjaśnia dalej Rousseau, pewnym wspólnym ja. Ale jak to wspólne ja ma się do indywidualnych ja? Okazuje się, że wprawdzie na początku, czyli w momencie zawierania tej umowy społecznej, owa wola powszechna powinna być nazywana volonté générale, w oryginale powinna być volonté de tout, czyli wolą wszystkich. Czyli teoretycznie przyjmujemy, że wszyscy się na to zgodzili, ale później już tak być nie musi. Później już może być volonté de la majorité, czyli wolą większości. No ale co z tymi wolami indywidualnymi, które nie chcą się uzgodnić z tą wolą większości? No trzeba przywrócić im świadomość bycia członkiem tej woli powszechnej. Czyli inaczej mówiąc, trzeba, jak używa Rousseau takiego określenia, aule forcera d'être libre, czyli trzeba zmusić ich do bycia wolnymi. Więc pytanie, jak właściwie, jak rozwiązać problem niezadowolonych? Niezadowolonych trzeba zlikwidować. Albo podnosić ich świadomość. Czyli w takim razie to jest jakby punkt wyjścia, tak, do tego, co później zostało nazwane demokracją totalitarną, tak? Czyli w której, która może prowadzić zresztą do różnych rozwiązań. Albo do takiej demokracji totalitarnej w wersji, która no, znalazła ostateczny jakby szczyt w komunizmie, tak? To znaczy, w którym na przykład ta wola powszechna jest, no, wciela się jakby na przykład w partię, prawda? A wola partii wciela się w osobę samego przewodniczącego czy sekretarza generalnego, prawda? Może też przybrać odwrotnie, może przybrać postać takiej zupełnie rozpasanej, jak to u nas w Polsce mawiano, sejmokracji. Czyli na przykład tego, że jeżeli przyjmie się bardziej umiarkowany wariant tego demokratyzmu rousseauskiego, który z konieczności musieli przyjąć jakobini, no bo Rousseau wiedzieli, że nie da się zgromadzić całego ludu w jednym miejscu, bo jak zgromadzić 25 milionów Francuzów, no to jednak muszą być delegaci, choć Rousseau nie lubił parlamentaryzmu. To w takim razie, jeżeli uznamy, że wolą ludu jest wola tego ciała prawodawczego, legislacji, parlamentu,
to każda inna władza, czyli przede wszystkim chodzi tutaj o egzekutywę, musi być całkowicie podporządkowana tej władzy tego suwerena ludowego wcielonego w parlament. Czyli możemy powiedzieć, że to taka demokracja to taka najbardziej zawalowana forma tyranii. No jedna i druga, tylko w pierwszym przypadku mamy raczej do czynienia z jakby z tyranią jednostki czy tyranią partii. W drugim przypadku mamy do czynienia z tyranią ciała ustawodawczego, które właściwie traktuje każdą inną władzę jako jedynie swoją komisaryczną, jako komisarz. A co z wartościami? Czym żyjemy w demokracji? Jakie wartości bierzemy pod uwagę? A to tutaj Jan Paweł II mówił, tak że demokracja wartości, bez wartości to totalitaryzm. Tak, tak zwane wartości to z kolei kto inny w tym wariancie ustanawia, bo jest jeszcze inna postać u Russa, którą często się nie zauważa, a która jest bardzo, bardzo istotna, a mianowicie lud, suwerenem jest lud, tak? To już wiemy. Natomiast oprócz suwerena w tej wizji jest jeszcze ktoś inny, jest legislateur, czyli prawodawca. Kto to jest prawodawca? Prawodawca to nie jest żadne ciało prawodawcze, czyli powiedzmy parlament. Prawodawca to jest jakaś postać wyjątkowa, która jest właściwie przed i poza państwem, która jest właściwie na zewnątrz państwa, to jest ktoś, kto zjawia się, aby nadać mądre prawa, który w dodatku, jak mówi Rousseau, powinien nawet czuć się uprawniony do tego, żeby zmienić naturę ludzką. No to jest przecież istota jakaś półboska co najmniej, prawda? Albo przynajmniej to jest jakby zlaicyzowana wersja postaci, o której mówili protestanccy teoretycy, antymonarchiczni, taki adeo excitatus, czyli przez Boga natchniony, tak? No ale tu takiego raczej Boga świeckiego, że tak powiem. Który właśnie będzie ustalał, jakimi zasadami, jakimi normami mamy się rządzić i powinniśmy się temu podporządkować, mimo że nie mamy na to żadnego wpływu. No ale to był ten jeden wariant, prawda? Natomiast my żyjemy w świecie, który jest wynikiem pewnego kompromisu pomiędzy tą wersją demokracji, czyli jakby tej czystej demokracji opartej o zasadę suwerenności ludu, ale tu wchodzi w grę jeszcze druga ideologia, ideologia liberalna. Otóż ideologia liberalna, chociaż też bazuje na idei kontraktu wyjściowego, to jest jakby jeszcze bardziej konsekwentna od tej rousseauskiej w indywidualizmie, takim antropologicznym indywidualizmie w koncepcji człowieka. Tak? W liberalizmie człowiek to jest jednostka. Tak? Wszystko inne, co traktujemy jako pewien byt społeczny, to są tylko serie umów właśnie, pewnych związków kontraktualnych, począwszy na przykład właśnie od małżeństwa, skończywszy na państwie. Czyli dzisiaj jest, jutro może go nie tak, być. Oczywiście. No tak, no, jak się zmieniają nie tylko warunki kontraktu, ale na przykład nasze oczekiwania, tak? To możemy kontrakt rozwiązać. Otóż tutaj liberalizm w związku z tym za punkt wyjścia przyjmuje ideę tak zwanej autonomii jednostki, tak? Czyli że nie tylko początkiem, jak u Rossa, ale i kresem, celem wszelkiego życia jest zachowanie tej autonomii jednostki, tak? Czyli zdjęcie wszelkich ograniczeń, które mogłyby przeszkadzać temu, co się nazywa no, u Johna Locke'a, właściwie jednego założyciela liberalizmu,
nazywa się samoposiadanie, tak? Na które składa się nasze życie, nasza wolność i nasza własność. Tak? Jesteśmy posiadaczami samych siebie. Mamy prawo realizować siebie i to jest właściwie nawet nie tylko nasze prawo, ale nawet i obowiązek jedyny. Tak jak później taka ideolożka już dwudziestowieczna skrajnej wersji liberalizmu, Ayn Rand pisze, egoizm jest cnotą, tak? Ponieważ jedyną rzeczą daną nam tak naprawdę jesteśmy my sami. Tak? A więc samorealizacja jest naszym celem. W związku z tym wszystko, co stoi na drodze tej samorealizacji, powinno być, jeśli nie usunięte, jeśli niemożliwe jest usunięcie wszystkiego, to w każdym razie powinno być maksymalnie ograniczone. I z tego punktu widzenia liberalizm patrzy także na stowarzyszenie już, celowo tu rozróżniam, nie wspólnotę, ale na stowarzyszenie polityczne. Tak? To znaczy akceptuje tylko taką formę stowarzyszenia, która będzie opierała swoją rację bytu wyłącznie na pomaganiu nam w naszej samorealizacji, a usuwała nam wszystko, co będzie stało tutaj na przeszkodzie. W związku z tym to stowarzyszenie polityczne powinno być po pierwsze jak najsłabsze, prawda? Po drugie powinno dawać nam autonomię w każdej sferze życia, a więc począwszy od, nie wiem, na przykład właśnie wolnego rynku, która jest autonomią gospodarczą, a skończywszy, no załóżmy, na wolnej miłości, prawda? I które powinno być powściągane i hamowane we wszystkim, co by mogło tej naszej samorealizacji przeszkadzać. Czyli jeżeli zgłosimy jakiekolwiek roszczenie, tak, to co już właśnie Platon zauważył, że człowiek w tym wypadku może bardziej nawet człowiek liberalny, a nie człowiek demokratyczny, odmawia dzielenia roszczeń czy tego, co ma być ich jakby odpowiednikiem obiektywnym, czyli przyjemności, na dobre i złe. Nie ma złego roszczenia. Jeżeli zgłaszam jakieś roszczenie, to znaczy, że ono jest dobre i powinno być natychmiast zaspokojone. I teraz, jeśli spojrzymy na współczesny dominujący kształt demokracji, to ona jest jakby wynikiem pewnego kompromisu, tak, pomiędzy tym wariantem demokracji, no powiem jako masło maślane, demokracji demokratycznej, tak? Czyli opartej na idei nieograniczonej suwerenności ludu, przeciwko któremu nie można postawić żadnej innej woli, oraz tej wersji demokracji liberalnej, tak? Czyli tej opartej na idei samorealizacji jednostki. I te elementy, no, można powiedzieć, jakby obiegowym poglądem, tak, który jest nam serwowany przez media, przez rozmaite, także i przez akademię, jako rzekomo właśnie ten standard czy wzorzec demokracji, to jest taka masowa czy numeryczna, no bo oparta o zasady równości, mechanicznej, masowa demokracja liberalna. Tylko co i róż, okazuje się, że te dwa elementy, tak, czyli ten czysto demokratyczny i ten liberalny, to one wchodzą ze sobą w każdej sytuacji kryzysowej w kolizję. Panie profesorze, zaproszę naszych widzów, słuchaczy. Drodzy Państwo, zachęcam do stawiania pytań. Dziś temat demokracja. Numery telefonów do studia, do telewizji Trwania Radia Maryja 56 657 00 11, drugi 56 657 00 12. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400.
dla widzów i słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Panie profesorze, a przechodząc na nasz grunt, nim pierwszy telefon odbierzemy, jaką demokrację mamy w Polsce? Co nam się proponuje? W jakim projekcie, tak, można powiedzieć, my uczestniczymy? Bo to też ktoś zaplanował, tak powiedzieliśmy sobie, gruba kreska, rok 89 i od tego momentu mówimy demokracja. No, z grubsza rzecz biorąc, to ten kształt ustrojowy, jaki powstał po tak zwanej transformacji, no, z grubsza rzecz biorąc, odpowiada on oczywiście temu, co przed chwilą zarysowałem, jako takiej syntezie czy mieszance tych dwóch elementów, prawda? Czyli owej demokracji opartej o zasadę suwerenności ludu i tego elementu liberalnego. Aczkolwiek, co trzeba podkreślić, no wbrew temu, co mówią ci, którzy na przykład podnoszą krzyk, że w Polsce no może jeszcze jest demokracja, ale, prawa nasze ale są już naruszane, nie jest liberalna, tak? To w Konstytucji nie ma takiego określenia. Tak? W Konstytucji nie pada określenie demoliberalna, chociaż oczywiście są takie... Bo można by zapytać, co stanowi tak o demokratyczności tak, Konstytucji. Oczywiście. Takiego sformułowania nie ma, chociaż pewne oczywiście artykuły tej Konstytucji wywodzą się jakby źródłowo z tej ideologii liberalnej i takie można interpretować. Niemniej jednak ustawodawca, tak, w naszej konstytucji nie powiedział, że demokracja musi być liberalna. Tak? Natomiast no, powiedziałbym, że ta niespójna mieszanka tych elementów jest w naszym przypadku jeszcze większa, co wynika już nawet no, z samego prymarnego zapisu w jednym z pierwszych artykułów, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawa urzeczywistniającym zasadę sprawiedliwości społecznej. To tutaj mamy w gruncie rzeczy aż trzy elementy, tak, które są z, no jakby z różnych parafii, że tak kolokwialnie powiem. No, to, że jest państwem demokratycznym... Stoją w sprzeczności w jaki sposób? One nie muszą być sprzecznościami, ale bardzo często się nimi okazują. Dlatego, że no właśnie, demokratyczne państwo prawa, tak? Pojęcie państwa prawa właściwie jest neutralne wobec formy ustrojowej. Tak? Państwem prawa może być lub nie być monarchia, arystokracja, także dyktatura, rozumiana w rdzennym swoim sensie, a bynajmniej nie utożsamiana z tyranią. Kiedy na przykład, no, słynna anegdota z historii Prus, tak? Kiedy król Prus chciał no, budując w Sanssouci pałac, no tam przeszkadzał mu jakiś młynarz. No, chciał ten obszar, gdzie ten młyn stał, no chciał od niego najpierw kupić, tak, no potem się jakoś pozbyć, a młynarz był uparty i nie chciał sprzedać. No więc w pewnym momencie król mu pogroził, tak, a na to młynarz powiedział, a jeśli tak, to są jeszcze sądy w Berlinie. No, czyli właśnie państwo prawa. No, tu król musiał skapitulować, tak? Nie mógł wejść w obszar cudzej własności, no, prawa, którego sam jest gwarantem. Więc pojęcie państwa prawa w ogóle nie ma żadnego istotnego związku z formą, konkretną formą ustrojową. Tak? Czyli
Można by się w takim razie zastanawiać, czy te dwa elementy, tak, czy element demokratyczny i element nomokratyczny, no bo nomos prawo, czy ze sobą wchodzą w kolizję. No mogą ze sobą wchodzić w kolizję, kiedy okaże się, że wola suwerennego ludu stanie w sprzeczności z jakimś no, prawem obowiązującym, a zwłaszcza jakimś no, prawem kardynalnym, no, w tym wypadku konstytucyjnym. No a do tego jeszcze ta sprawiedliwość społeczna, tak? No to jest już element właśnie z obszaru tak zwanej demokracji socjalistycznej. Mamy pierwszy telefon, bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże panu. Jan ze Szczecina. Prosimy panie Janie. Ja mam pytanie do pana profesora, ponieważ przedstawił bardzo wiele różnych problemów i powiązań w nazewnictwie i w treści i w definicjach. Ja mam pytanie, jak się ma sprawa zachowania naszych parlamentarzystów i różnych partyjnych osób w stosunku do zasad demokracji? Pan profesor na początku powiedział, że ta demokracja może mieć różne oblicza. To znaczy, może jakiś szaleniec raz w jedną stronę, drugi raz w inną stronę, ale sądzę, że są pewne granice, których nie wolno przekroczyć. Nie wolno kłamać, nie wolno rzucać oszczerstw. I jak do tego podejść z punktu widzenia definicji demokracji i odpowiedzialności? Jak się do tego zabrać? Przecież to, co się dzieje obecnie w Sejmie, prawie całe społeczeństwo nie wytrzymuje. Szczęść Boże, dziękuję. Dziękuję panie Janie. No, wbrew pozorom to jest bardzo ogólne pytanie. No, parlamentarzyści zachowują się tak, jak zwykle zachowują się ich odpowiednicy właściwie we wszelkich znanych nam w historii demokracjach. Są zresztą takie, w której przecież u nas jeszcze tego nie było, w którym parlamentarzyści toczą ze sobą bójki, demolują wyposażenie sali i tak dalej. No, natomiast oczekiwanie, że parlamentarzyści i to demokraci nie będą kłamać, no jest nieco naiwne, ponieważ właśnie jakby tym grzechem pierworodnym demokracji jest ignorancja wobec prawdy. Tak? To znaczy właściwie z jednej strony można by zauważyć, że jakby punktem wyjścia mentalności demokratycznej jest właśnie przekonanie, że wszystkie poglądy są, wszystkie opinie są równouprawnione, a zatem skoro wszystkie, no to nie można ich różnicować, tak? I w takim razie nie wiemy, co jest prawdą. Czyli próbuje się równać prawdę z kłamstwem. No, nie tylko się próbuje, ale nawet właściwie jakby w punkcie wyjścia kwestionuje się prawdziwość jako fundament porządku politycznego. Jest zresztą pogląd, no, który przewija się właśnie od starożytnych sofistów aż po współczesnych postmodernistów, że prawda jest niebezpieczna, tak? Że kto odwołuje się do prawdy, ten prawdopodobnie będzie prześladował i zamykał usta innym, a więc nawet właściwie w punkcie wyjścia, jak to głosi taka jakby szczególnie popularna wersja liberalizmu politycznego w naszych czasach, Johna Rawlsa, że właśnie w punkcie wyjścia, czyli zawierania, tworzenia systemu politycznego, należy spuścić zasłonę niewiedzy na wszystkie tożsamości ludzkie, a więc nie wiem, religijne, filozoficzne, polityczne, wiedzę o swoim usytuowaniu w jakimkolwiek wymiarze. No, czyli w takim razie prawda jest jakby warunkiem wstępnym
demokracji jest unicestwienie prawdy, tak? A dopiero później możemy spróbować ustalać jakieś prawdy cząstkowe, ale jak? No metodą głosowania, czyli prawdą będzie to, co uchwaliła większość. Tak? No, pan, tu w głosie pana Jana też jakoś pewnie chciał, żeby wybrzmiała ta odpowiedzialność, tak? Czy i kto ponosi odpowiedzialność, czy możemy w demokracji liczyć na czy pociągnięcie do odpowiedzialności, jeżeli prawdę z kłamstwem próbujemy równać, odpowiedzialności za, nie wiem, za życie społeczne, za decyzje, za prawo stanowione. No, ale pociągnięcie w demokracji do odpowiedzialności za mówienie nieprawdy, zwłaszcza przez tych, którzy są owymi nominalnymi delegatami czy reprezentantami ludu, jest właściwie prawie niemożliwe. No, po pierwsze, jakby ze względów formalnych, tak? Parlamentarzysta posiada immunitet, a z drugiej strony nie sprawuje mandatu imperatywnego, tak? Czyli przejście do od, powiedzmy, form ciał reprezentacyjnych, takie jakie panowały w systemach przeddemokratycznych, tradycyjnych, jak na przykład w monarchiach stanowych, do demokracji współczesnej, polegało właśnie na tym, że uznano, iż parlamentarzysta jest reprezentantem całego narodu, a więc nie posiada, nie jest związany mandatem imperatywnym, czyli instrukcjami swoich wyborców. Prawda? Czyli no, tutaj właściwie pozostaje tylko no, jakby odwoływanie się do owego, tego, na czym wspomniałem na początku, protagorejskiego wstydu i poczucia prawa. No ale to jest w zasadzie rzecz wydarzenie bezsydna. No, w demokracji politycy oczywiście kłamią bezwstydnie. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo, halo, słyszymy się? Tak. Bardzo proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No ale... Pani nam się przedstawi i prosimy o... Ja dzwonię z Żarku Łożegania, na imię mam Janina. Sprawa, o której będę mówić króciutko, znaną jest dość dobrze w środkach masowego przekazu również i owszem, w Radiu Maryja też. Ja jestem... ogłosiłam już parę miesięcy temu to, że Armagedon mamy za 12 lat. Jeszcze raz powtarzam, że sprawa jest bardzo dobrze znana w radiu ojca Rydzyka. I Jezus już jest na ziemi. Kościół swoje zrobił. Kościół niebawem musi odejść. I radzę, osobiście radzę potraktować to poważnie, ponieważ ja zawiadomiłam w pewnych sprawach panów ufologów, i otrzymałam od nich już dość dawno informację, żeby alarmować, bo z Bogiem, którego litery się pokazały na horyzoncie, żartów już nie będzie. Pani Janino, ja bardzo dziękuję, bo ja chciałbym, żebyśmy to oparli też. Dziękuję za głos, prawda? Armagedon to też może jakoś i dla nas ostrzeżenie, nie, że z przymrużeniem oka. No pytanie też, jak żyjemy, o konsekwencje może i naszych decyzji. Ale tutaj, panie profesorze, może jak mówimy demokracja, czy jest jakaś alternatywa, tak? Bo jeżeli rzeczywiście my na przykład, bo tego byśmy się domagali, myślę, ten, wracając do głosu pana Jana, a pani Janina też o tej odpowiedzialności za to, co robimy, prawda, czy sprowadzamy na siebie sami nieszczęście, bo nie chodzi o zdarzenia, które przyroda nam jakoś tak oznajmia, ale to te konsekwencje działania ludzi. I teraz... Czy jest jakaś alternatywa dla nas albo takie rozwiązanie życia społecznego, które no, powodowałoby pewien porządek, że i to, co właściwe dla człowieka, rozum, wolna wola, ten wstyd, o którym pan profesor mówił, to poszukiwanie prawdy, to żeby nas stymulowało do takiego właściwego układania też relacji międzyludzkich? Jeśli mowa o alternatywach, to spójrzmy tak. Historia zorganizowanych społeczeństw politycznych, tak, no to
no tak najdalej, jak możemy sięgnąć wstecz, powiedzmy najstarszych cywilizacji, jakie znamy, to jest jakieś, powiedzmy, 12 tysięcy lat, tak? Mury Jerycha datuje się gdzieś na 10 tysięcy lat przed Chrystusem. No oczywiście takie bardziej, takie, o których już możemy mówić, że wiemy o istnieniu i nie tylko o istnieniu, ale o tym, jak działały jakieś państw, no to powiedzmy 4 tysiące lat przed Chrystusem. Czyli w sumie mamy jakieś 6 tysięcy lat istnienia no, tej najwyższej formy życia zbiorowego, jaką stanowi państwo. Oczywiście samo pojęcie państwa nowożytne w gruncie rzeczy też się zmieniało. No to na te 6 tysięcy lat to coś, co wydaje się nam dzisiaj no, jakby nieuchronne i oczywiste i nie mające alternatywy, czyli właśnie jakkolwiek rozumiana demokracja, to jest maleńki wycinek tej historii. Tak? To jest tych, powiedzmy, jakieś 150 lat demokracji klasycznej ateńskiej, no i jakieś 200 kilkadziesiąt lat demokracji współczesnej. Prawda? To jest ułamek tej historii. A więc już to pokazuje, że nie ma tutaj żadnego determinizmu. No, jeszcze dopowiem, że ta demokracja wyrażała się w rewolucji francuskiej, w no tak, no właśnie tak socjalizmie, datuje, komunizmie i nazizmie. Początek tej nowożytnej, więc oczywiście no, w innych krajach, to w wielu krajach się to jakby uspokoiło, tak? No, ale rzeczywiście słusznie tutaj ojciec zauważa, że nie powinniśmy zapominać, że demokracja rodzi się w morzu krwi, tak? Po prostu w konwulsjach społecznych. Więc, ale tu przede wszystkim pragnąłbym zwrócić uwagę na ten brak determinizmu, tak? To znaczy, są oczywiście jakby dwa podejścia do tego problemu. Jedno radykalne, to znaczy przekonanie o konieczności no, bezwzględnego odrzucenia tego systemu jako złego z natury. Drugie, no, które dąży do tak zwanego uszlachetnienia demokracji. Tak? No, zastanawiał się już nad tym przecież Arystoteles, mówiąc o politei, czyli jakbyśmy dziś powiedzieli może republice, czy demokracji republikańskiej, czy konstytucyjnej, jako rządach opartych na prawie, a nie na woli ludu. No ale tutaj znów historia nam pokazuje raczej odwrotny kierunek ewolucji. To znaczy, że raczej demokracje ewoluują od mniej złej do gorszej formy, tak? Czyli na przykład Stany Zjednoczone u swoich początków bynajmniej nie były żadną demokracją, tylko były arystokratyczną republiką, prawda? A później te elementy demokratyczne stopniowo się rozprzestrzeniały. No a w związku z tym no, oczywiście stan dzisiejszy demokracji amerykańskiej no, jest o wiele gorszy niż stan wyjściowy, prawda? Czyli przede wszystkim w myśleniu o możliwych ustrojach winniśmy się wyzbyć determinizmu, tak? To samo dotyczy każdego. Wspomniany już przeze mnie Arystoteles w polityce, kiedy zastanawiał się nad z kolei właśnie monarchią, no mówił, że to ustrój wyróżniał zresztą różne odmiany. Traktował to jako ustrój dobry, a nawet właściwie teoretycznie najlepszy, no ale mówił, no cóż, forma trochę przestarzała, tak? Nie widać jej już. No tak było rzeczywiście, tylko Arystoteles przegapił, że właśnie jego najwybitniejszy uczeń właśnie tworzył nową formę monarchii, która zapanowała na paręset lat, tak? Czyli nic nigdy nie jest przesądzone, jeśli chodzi o ustrój.
każda forma ma przed sobą możliwości odrodzenia, a żadna nie ma gwarancji wieczności. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam ojca i panego profesora. Bardzo, bardzo, tylko nie pierwszy raz profesora zauważyłem, że bardzo polubiłem. A może się nam pan przedstawić? Piotr Fromborka. Proszę bardzo, panie Piotrze. I bardzo polubiłem, bo to, co mówi, to jest wszystko prawda. Ja jestem tak. A ma pan jakieś pytanie, które chciałby pan postawić? Ja powiem tak, że demokracja to jest wiara, miłość i odpowiedzialność, a demokracji musimy się wszyscy uczyć, począwszy od robotnika do inteligenta. I demokracja, że jeszcze lepszego nikt nie wymyślił. System tylko to mówię z Bogiem i z miłością. I ja, jak na pana profesora zauważyłem, bo są tacy profesorzy, tak jak prorocy kiedyś, nie znają sprawiedliwi i fałszywi, nie znają prorocy wszyscy Bożej mocy. I profesorzy tacy same, jak pan profesor jest sprawiedliwy, uczciwy, żałuję, że aż żebym był młodszy, chciałbym na takie studia iść do pana profesora, bo jest widać, idzie to w osobowości, że mówi prawdę. I wiem, że ta demokracja u nas w Polsce się umocni, bo mamy Matkę Bożą naszą i Jezusa, intronizacja Jezusa Króla. Wszystko będzie dobrze, że damy radę. Kochany profesorze, ja ze wszystkim się zgadzam. Szczęść Boże, bo modlę się o dobrych profesorów i mądrych. I jestem zadowolony, że podążam za takim mądrym duchem narodu i za takimi profesorami. A zdrajców, obłudników, chociaż mają i profesorów, od razu odróżniam. Już od tylu i wiem, na co głosować, na co, tak samo i politycy. Panie Piotrze, bardzo dziękuję. Więc ja może zapytam, pan profesor też w książce swojej Demokracja pisze o demokracji chrześcijańskiej. Czy to byłby lepsza odmiana tej, nie wiem, liberalnej? To jest jeszcze oczywiście inne zagadnienie i również nieproste. Samo pojęcie, tak, demokracji chrześcijańskiej można rozumieć generalnie rzecz biorąc dwojako. Albo pewien typ także ustroju, tak, analogicznie wtedy do pojęcia demokracja na przykład właśnie liberalna czy demokracja narodowa, albo jako pewną doktrynę, tak, czy pewien zespół poglądów wyrażającą się także w ruchu politycznym, no wiemy, że takie istniały. Bo tak myślę, niemieckim chadekom się wiele zarzuca. Tak? I zarzuca się słusznie, jak zresztą za chwilę postaram się udowodnić. Otóż pojęcie demokracji chrześcijańskiej, w którym właściwie zawiera się pewna podstawowa sprzeczność, dlatego że demokracja jest pojęciem w gruncie rzeczy świeckim, prawda, zrodzonym także na gruncie świeckiego, czysto sekularnego, doczesnego pojmowania rzeczywistości. No a chrześcijaństwo samo w sobie nie ma nic wspólnego z egalitaryzmem czy z równością. Tak? No ostatecznie wszyscy będą albo zbawieni, albo potępieni. No co już w najbardziej ostatecznym, eschatologicznym wymiarze wyklucza równość, prawda? Otóż pojęcie demokracji chrześcijańskiej pojawiło się w bardzo specyficznym momencie i kontekście pod koniec XIX wieku, kiedy to pewien belgijski ksiądz, Antoine Potier, komentując Rerum Novarum, encyklikę o kwestii społecznej, robotniczej, nawet właściwie dokładnie papieża Leona XIII, użył określenia, że to jest, że wizja, jaka się z tego wyłania, to jest coś, co można by określić mianem demokracji chrześcijańskiej.
Nawiasem mówiąc, właśnie wbrew temu, co się zwykle powtarza, tego zwrotu wcale nie ma w Rerum Novarum. Jeżeli ktoś twierdzi, że Leon XIII użył tego określenia w Rerum Novarum, to znaczy, że nigdy nie czytał tej encykliki. To przypisuje Ojcu Świętemu. Natomiast po tym ten sam papież, tak, w innym właśnie liście apostolskim do katolików francuskich, Homilie de Sollicitit, posłużył się tym określeniem. I wtedy zaczęły powstawać rozmaite ruchy polityczne, które grupowały ludzi deklarujących się jako katolicy, ale o bardzo takich radykalnych poglądach i często zresztą także wybitnie nieortodoksyjnych, jak pokazała to historia ruchu, który się nazywał we Francji Sillon, czyli bruzda Marka Saniera, który głosił po prostu już skrajne niedorzeczności, że Bóg jest demokratą, że Bóg pragnie dopuścić nas do wspólnoty z sobą jako zbiorowa czwarta osoba, czyli już wtedy nie trójcy, a czwórcy, można by powiedzieć, świętej. Więc zresztą został potępiony już nie przez Leona XIII, tylko później przez Piusa X, tenże Sillon. I wtedy papież, orientując się, że to określenie tak zaczyna być wykorzystywane w taki sposób, wydał jedyną zresztą w historii encyklikę poświęconą demokracji chrześcijańskiej, Graves de Communi, w 1901 roku, w której zaznaczył, że pojęcia demokracji chrześcijańskiej nie należy brać w sensie politycznym czy ustrojowym. Że demokracja chrześcijańska powinna być pojęciem z zakresu etyki społecznej, etyki i działalności społecznej, to znaczy, że oznacza ona dobroczynną akcję społeczną katolików z warstw wyższych na rzecz ludu, na rzecz poprawy sytuacji ludu. Tylko że niestety ci chadecy, ośmieleni wcześniej tym określeniem, nie posłuchali papieża i zaczęli organizować partie polityczne, których w końcu Kościół to niezbyt chętnie, ale zaakceptował istnienie tych partii, ale w nadziei na to, że chrześcijańscy demokraci doprowadzą do chrystianizacji istniejących laickich demokracji. A tymczasem stało się zupełnie odwrotnie. Tymczasem chrześcijańscy demokraci spełnili rolę, używając leninowskiego słowa, pożytecznych idiotów, którzy przekonali katolików do demokracji, do demokracji jako systemu polityczno-ustrojowego. Natomiast zaczęli to oni przekonywać katolików do laicyzacji ustroju prawa publicznego, prawa małżeńskiego, kto wprowadzał rozwody, kto wprowadzał aborcje we Włoszech. Rządy chrześcijańsko-demokratyczne. Czyli ostatecznie chrześcijańska to partie chrześcijańsko-demokratyczne, tak? Jakby, można powiedzieć, nie tylko doprowadziły katolików do akceptacji demokracji bez jej schrystianizowania, tak? Ale doprowadziły do zdechrystianizowania już nie tylko państw, ale społeczeństw ongiś katolickich. Ale to nie znaczy też, że ktoś, kto jest katolikiem, nie powinien angażować się w życie polityczne. Życie polityczne może być w różnych formach, tak? Natomiast chrześcijańska demokracja nie jest drogą Kościoła i nigdy nią nie była. Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję też i Państwu za uwagę. Mamy nadzieję na podjęcie też i razem z nami tego tematu już w Radiu Maria po 21:30. Za tę część dziękuję i naszemu gościowi, i Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.